Dziękuję. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym dokumencie Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31 grudnia 2017 roku, druk nr 2591. Informacja ta została przekazana przez marszałka Sejmu 5 czerwca do komisji w celu rozpatrzenia. To nastąpiło na posiedzeniu w dniu 13 czerwca. Podczas rozpatrywania informacji przy okazji zapoznawania się z przedstawionym dokumentem omawiano m.in. takie informacje jak fakt, że rok 2017 charakteryzował się różną dynamiką zmiennych opisujących efekty funkcjonowania specjalnych stref w porównaniu roku 2016. Dynamika nakładów inwestycyjnych nowych miejsc pracy była ujemna, a powodem było wygaśnięcie 202 zezwoleń na działalność w strefach kamiennogórskiej, skogoszczyńsko-słubickiej, legnickiej, łódzkiej, pomorskiej, słupskiej, starachowickiej, rytano-obrzyskiej, wobrzyskiej i warmińsko-mazurskiej. W konsekwencji sprawozdawczości obejmującej przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenie według stanu na koniec 2017 roku, kwota inwestycji nie uwzględniała ponad 30 miliardów złotych wydatków inwestycyjnych i prawie 35 tysięcy nowych miejsc pracy, mimo że przedsiębiorcy ci w dalszym ciągu prowadzą działalność w strefach i zatrudniają pracowników. Liczba nowych zezwoleń wydanych w 2017 roku była wyższa o ponad 34% w stosunku do 2016 roku. Dynamika zatrudnienia ogółem utrzymywała się na poziomie zbliżonym do roku 2016. Zakładać należy, że przy okazji składania sprawozdania za rok 2018-2019 mogą pojawić się zmiany. Spowodowane to będzie przyjętymi niedawno przez Sejm rozwiązaniami, które zmieniają model funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Te zmiany mają ułatwić pozyskiwanie inwestorów na terenach wcześniej nieobjętych działalnością specjalnych stref ekonomicznych. Wysoka Izbo, po rozpatrzeniu informacji komisja wnosi o przyjęcie informacji z druku nr 2591. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle.